Aramis de Vin to kolejny zapach, który będę recenzował, a pochodzi ze starych czasów. 1977 rok, czyli zapach bardzo stary, ale który no oczywiście przeszedł standardowo wiele reformulacji. I to jest tak, zapach jest tworzony przez Bernarda Chanta albo Hanta. Nie znam tego twórcy, dlatego że pewnie tworzył w starych czasach i mało znane dla mnie zapachy, bo ja wcześniej się interesowałem tymi bardziej, no wiecie, nowoczesnymi czasami. Ale ten Bernard Chant, z tego co sprawdziłem, to mało stworzył zapachów. Możecie sobie wejść na Fragrantikę zresztą. Zapach Aramis de Vin albo de Vine jest to aromatycznym, drzewnym, zielonym, korzennym, cytrusowym, ambrowym, skórzanym, mszanym zapachem. Zawiera w sobie nuty głowy, takie jak galbanum, aldehydy, dzięgiel, lawenda, bergamotka, pomarańcza, cytryna. Nuty serca to igły sosnowe, goździki jako roślina, cynamon, jaśmin i kminek, a nuty bazy to skóra, mech dębowy, labdanum, paczula, piżmo, cedr i bursztyn. Co on przypomina? Podobno Alliage Estée Lauder albo Alliage Estée Lauder. Pewnie tak się prawidłowo wymawia. Dużo opinii standardowo na amerykańskiej fragrantice patrzę. No, pewnie będzie przywodził na myśl stare czasy. Pierwszy raz widzę nazwy Country au Eau de Cologne, czyli w sensie to jest woda kolońska, ale Country? Wydawało mi się, że kupowałem wodę toaletową. Zaraz zerknę. 100 ml za 85 zł. Podobna cena co Drakkar Noah. I co on ma w sobie? Zaraz tylko jeszcze zerknę. A nie, nie sprawdziłem, czy kupuję wodę toaletową, czy wodę kolońską. Kupiłem wodę kolońską. Czy jest woda toaletowa? Pewnie jest, ale ja akurat tej wody toaletowej nie kupiłem. A nie, jest sprzedawana jako woda kolońska, więc no. Dobra, nic nie przegapiłem. Patrzcie, co tutaj jest napisane. Ostrzeżenie dla ludzi mniej ogarniających rzeczywistość. Bogata, wyrafinowana... Bogaty, wyrafinowany zapach, który uchwyca relaks. Życie bez pośpiechu nastawione. Country, wiejskie. Wiejskie życie bez pośpiechu nastawione. Coś w tym stylu. Attitude to podstawa, postawa, z tego co pamiętam. Nie umiem dobrze wymawiać angielskiego, ale wiem, co jest napisane mniej więcej. Gentleman Collection. Zerknijmy, jaki to gentleman. Czekajcie, pokażę wam kolor. Wygląda jak whisky. Aramis de Vin, Country. Czuć trochę skorka, pachnie trochę słodyczem. Teraz psiknę na zgięcie łokcia, dlatego że już na nadgarstkach mam inne staroświeckie zapachy popsikane. Aramis de Vin pachnie słodko i jest zupełnie inny niż te wcześniejsze zapachy. Tamte były typowo takie oldschoolowe, dziadkowe. Ten jest nietypowy, bo czuję pomarańcze właściwie. Lawendę. Być może to jest galbanum, ale nie wiem do końca. Zaraz się pewnie rozwinie, coś mszanego czuć i coś leśnego. Pewnie igły sosnowe.
Może to kminek jest też, ale kminek jako przyprawa trochę inaczej pachnie. Ciężko wyczuć dużo nut zapachowych. Domyślam się tylko mniej więcej, jak to pachnie. Jest inny niż te wcześniejsze, które recenzowałem. Nietypowy. Ale czuć coś chemicznego strasznie. Nie wiem, czy coś chemicznego, syntetycznego, ale jest coś mocno chemiczne. Zapauzuję i zobaczę, jak się rozwinie. Zaraz wrócę. Dobra, po pewnym czasie dociera do mnie, że jeżeli lubicie syntetyczne, chemiczne zapachy, trzymane w oldschoolowym klimacie, ale nietypowym oldschoolowym klimacie, idące może w kierunku trochę Chanel piątki, ale podrobionej Chanel piątki z lat, kurde, nie wiem, 70., 60., nieudanej wersji. Ciężko mi się odnieść, jest po prostu dziwny. Jest syntetyczny, chemiczny i dziwny po prostu. Nie wiem, co ma na to wpływ. Może mam zepsutą wersję, ale jest gówniany jednym słowem. Jak mieliście z nim do czynienia, to napiszcie, co sądzicie, ale to jest chyba jeden z najgorszych zapachów, jaki wąchałem ostatnio. To by było na tyle i dzięki za oglądanie.